już jest daremna. Zginiesz, a twoja dusza będzie moja. Nie jesteś jednym z nich. Myślałem, że reszta zginęła. Brałem w tym udział. Pomogłem im. Otwarcie drogi do innego wymiaru to szaleństwo. Spójrz, Nie mamy zbyt wiele czasu. Wpuściliśmy je. Zło. Stabilizator ochronny na portalu zepsuł się po tym, jak Betruger wziął to urządzenie. To był artefakt znaleziony w ruinach. Zabrał go do portalu. Piekło przyszło za nim. Najpierw musisz mi pomóc. Spróbuję ponownie włączyć systemy teleportera. Teren wokół nas jest zniszczony, więc to jedyna droga przez tę część kompleksu. Musisz mi znaleźć działający induktor plazmy. Tylko jego potrzebuję do uruchomienia teleportera. Możesz poszukać go w operacyjnym. Mam przepustkę. Otworzę ci część drzwi. Już. Nie mamy zbyt wiele czasu. Proszę, pospiesz się. Ah!
Raport medyczny 16-8, 2 listopada 2145 roku. Pacjent 0432, szeregowy stwierdzający skończył światło w roku UAC, zmarł wczoraj o 15.43. Szeregowy Johnson cierpiał na urojenia paranoidalne i w pełni rozwiniętą demencję. Leczenie się nie powiodło. Pierwsze badania psychiatryczne wykazały tylko łagodną psychozę, bez zaburzeń mowy, funkcji motorycznych i myślenia. Stwierdzono wyłącznie objawy paranoi. Komentarz. Badanie G8A. Szeregowy Steve Jensen. 18 października 2145 roku. Matthew Cooper. Psycholog UAC badający Steve'a Jensona, mężczyzny lat 27. Powiedz mi... Nie chcę rozmawiać. Jestem tu, by ci pomóc, Steve. Próbowałem rozmawiać. Myślał, że oszalałem. Oni, twoi koledzy, nie są lekarzami. Pozwól, że ci pomogę. Pomóc? Nic nam nie pomoże. Poprzednie sesje przeprowadzone w czasie ostatnich 72 godzin wykazały szybko postępującą degradację władz fizycznych i umysłowych. Zachowanie nie mieściło się w żadnym ze znanych wzorców. Pacjent rzadko reagował. W czasie badania musiano go obezwładnić. Komentarz. Badanie H3-2. Szeregowy Steve Jensen. Powiedz mi, co widzisz, Steve? Nie chcę więcej tego widzieć. Nie chcę czuć. Wkrótce tu będą. Wkrótce zobaczysz. Możesz powiedzieć, co widzisz? Steve, pacjent nie reaguje. Przerywam badanie. Wyczerpaliśmy wszystkie możliwości leczenia farmakologicznego, mając nadzieję zatrzymać tę dziwną epidemię demencji. Nasze możliwości szybko się wyczerpują. Dziennik bezpieczeństwa numer 3072, prowadzony przez szefa ochrony Delty Michaela Abramsa, 15 listopada 2145. Właśnie wróciłem ze zbrojowni, gdzie wydano mi nową broń z serii BFG 9000. Rany, nie żartowali, mówiąc, o ile jest ona lżejsza od poprzednich prototypów. Nie będzie ciążyć podczas służby. Od kilku tygodni moje zespoły ochrony nie przestrzegały właściwych procedur składania raportów. Nie wiem, czy to jest format nowego SIR, więc upewnię się, że każdy z zespołów otrzyma od działu szkoleń termin szkolenia dotyczącego nowych raportów. W laboratoriach Alfa zaistniały pewne problemy dotyczące bezpieczeństwa i nikt nie odpowiada na moje wiadomości. Wysłałem tam zespół w celu zbadania sytuacji, teraz nie mogę się z nimi skontaktować na żadnym kanale komunikacyjnym.
Zdaje się, że muszę iść tam osobiście. Cholera, nie cierpię łażenia do laboratoriów Alfa. Cóż, idę tam teraz. Dokończę ten raport po powrocie. Ach tak, jeszcze jedno. Na razie zostawię w szafce w moim biurze to nowe BFG. Proszę, by ochrona komputerowa zmieniła kod do moich drzwi na 901. Nie chcemy chyba, żeby ktoś się tym bawił. Szef ochrony Abrams, koniec wpisu. Dziennik audio Phila Wilsona, technika medycznego. Laboratoria Delta. 20 października 2145 roku. Dziś obserwowałem trzeci test teleportera w ciągu 3 tygodni. Yeah.
Świetnie. Dzięki temu teleporter znów będzie działał. Nie masz zbyt wiele czasu. Musisz teleportować się na drugą stronę komory więziennej. To jedyna droga przez tę część kompleksu. Idź do komory i uruchom sekwencję w maszynie. Ja zajmę się resztą. Nie idę z tobą. Powodzenia. Ale zanim wyruszysz, chcę, żebyś coś wziął. To dziennik, w którym opisałem eksperymenty. Te rzeczy. Wszystko tam jest. Wyjaśnij wszystko. Daj go komuś, żeby to się już więcej nie powtórzyło. Odkażanie rozpoczęte. Odkażanie zakończone. Miłego dnia. Systemy uruchomione. Teleportacja rozpocznie się za 3, 2, 1.